Kolejny nasz gość jest już w studiu Telewizji Republika, poseł Adam Andruszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie pośle. Witam. W cieniu tej całej awantury o media, tak powiem w skrócie, w cieniu tej całej awantury toczą się bardzo ważne przemiany w ramach Unii Europejskiej, której to Unii Polska jest członkiem, jednym z państw członkowskich. Pakt migracyjny. Sprawa, o której było głośno, w ogóle kwestia migrantów, przyjmowania, nieprzyjmowania, zasad przyjmowania jest od lat dyskutowana. Przypomnijmy rok 2015. To była pierwsza taka fala gwałtownego zainteresowania tym tematem w Polsce. No i w cieniu tej całej awantury o media pakt migracyjny przeszedł. Będziemy mogli jako Polska, jako obywatele polscy teraz być ubogacani kwotami przymusowo kierowanych tutaj migrantów, chociaż mówi się, że no nie, absolutnie nie przymusowo, nie będziecie chcieli przyjąć, możecie zapłacić, macie wybór. Najpierw chciałbym z panem posłem porozmawiać o stronie takiej czysto PR-owej tego, bo istnieją takie zdania, między innymi pan profesor Górski dzisiaj wyraził takie zdanie, że wybór całego tego timingu był nieprzypadkowy, żeby przykryć awanturą o media kwestię paktu migracyjnego. Czy pan się zgadza z taką właśnie tezą? Panie doktorze, niewątpliwie ta teza może być prawdziwa jak najbardziej, z uwagi na fakt, że kwestia przyjmowania, narzucania Polsce nielegalnych migrantów, zwłaszcza tych z kierunku Afryki Północnej, zawsze budziła w Polsce duże obawy, opory społeczne. Rzeczywiście pan redaktor wspomniał o tym w roku 2015. Ja również wtedy, chociaż był u nas w Białymstoku, organizowałem także protesty przeciwko takiej polityce, która była, przecież przypominam, firmowana przez rząd Platformy. Pan Tomczyk notabene chociażby mówił o tym, że Polska jest gotowa przyjąć każdą ilość migrantów w ramach ustaw relokacyjnych, które wtedy miały być poczynione. Polacy od początku byli przeciw. Od 2015 roku ta kwestia budziła bardzo duże emocje. To wynika z prostych faktów. Polacy są narodem logicznym. Po pierwsze, znają Zachód, ponieważ często tam jeździli czy do pracy, czy mają tam członków rodziny chociażby, czy też na wakacje. Widzieli, jak ten Zachód się zmienił negatywnie właśnie w kontekście tej inżynierii społecznej, która moim zdaniem jest prowadzona, tego multikulturalizmu. Ponieważ zasanie przez Europę Zachodnią milionów przybyszów z Afryki Północnej, zwłaszcza z krajów islamskich, spowodowało chyba nieodwracalne zmiany na kontynencie europejskim. W kontekście bezpieczeństwa chociażby, w kontekście cywilizacji mamy jednoczesne burzenie kościołów, budowanie meczetów, mamy sytuację, w której kobiety boją się wyjść wieczorami na ulicę, żeby nie zostać zgwałcone na przykład. Jarmarki świąteczne nie są otwierane, bo boją się ludzi, że będą zamachy turystyczne tam organizowane. Polacy tego nie chcą u siebie. Nie chcą. Koniec, kropka. Tutaj wszystkie badania są bardzo jednoznaczne. I żeby rzeczywiście o tym nie rozmawiać, jest to całkiem prawdopodobne, że również Donald Tusk postanowił wyeskalować tak mocno sytuację wokół mediów publicznych. Chociaż nie mam żadnego tutaj złudzenia, że jemu naprawdę chodzi także o zniszczenie tych mediów w dużej mierze. Po prostu, bo to jest człowiek, którego ja nie posądzę o bycie państwowcem, mówiąc prosto. Możemy się spodziewać tych kwot migracyjnych, które będą nam przysyłane ze strony w tej chwili rządzącej koalicji lewicowo-liberalnej. Możemy od czasu do czasu usłyszeć takie głosy, że przecież kilka tysięcy osób przysłanych nam tutaj w ramach tego paktu nie zburzy bezpieczeństwa w Polsce, w 30-kilkomilionowym kraju, który jest dobrze zorganizowany, ma dobrze działającą policję. Jesteśmy w stanie te kilka tysięcy przyjąć, co nam szkodzi. Słyszał pan pewno nieraz takie argumenty. No tak, słyszałem, z tym, że chyba wystarczy, z tego co mi się wydaje, z własnego doświadczenia obserwujemy to również, wystarczy czasem jedna osoba niezweryfikowana, która ma jakieś bardzo skrajne na przykład poglądy muzułmańskie, nazwijmy to, nie wiem, żeby zorganizować zamach chociażby turystyczny, tak? Więc jakby to mnie w żaden sposób nie przekonuje, tego typu argument, ale bardziej chodzi, panie rektorze, o pewien symbol. Czy jesteśmy państwem suwerennym, które to państwo samodzielnie jest w stanie podejmować decyzję o tym, kogo gości w ramach swoich granic na podstawie chociażby świadomości narodowej i życzeń narodu. Czy jesteśmy państwem, do którego siłą przywozi się niezweryfikowanych ludzi, niebezpiecznych, które de facto w ten sposób nie panuje nad własnymi granicami.
Ta rozmowa się toczyła, panie aktorze, od 2021 roku, od jesieni, kiedy nastąpił atak hybrydowy na państwo polskie z kierunku białorusko-rosyjskiego. Wówczas właśnie przez granicę na Podlasiu próbowano nam narzucać setki migrantów z całego świata, notabene. I wówczas już pamiętajmy, że ten obóz, który niestety dzisiaj objął władzę nad Polską, atakował rząd Prawa i Sprawiedliwości za to, że my twardo tej granicy broniliśmy. Co było w ogóle fundamentem istnienia, znaczy państwo, które nie panuje nad własnymi granicami, jest państwem niestabilnym, jest państwem, któremu od razu są obciane ratingi, jest państwem, do którego nie przychodzi kapitał, bo nikt go nie chce tam inwestować. Spada turystyka i tak dalej. I możemy wymieniać bardzo negatywne. Dlatego też tutaj absolutnie nie powinno być zgody przyjmowanie żadnych migrantów. Panie pośle, przywołał pan Podlasie, to są te tereny, z których pan pochodzi, które pan reprezentuje i często odwołuje się pan do swoich wyborców, swoich krajan. Ja zauważyłem bardzo ciekawą zależność. Otóż posłowie, i to nawet lewicowi, zupełnie z innych kręgów światopoglądowych, im bliżej granicy wschodniej, tym bardziej sensowne mają wypowiedzi na temat granicy, kwestii naszego bezpieczeństwa, działania Straży Granicznej, formacji mundurowych w ogóle. Tutaj wielokrotnie gościliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji sejmowej właśnie przedstawicieli lewicy, stamtąd z Białegostoku, z okolic, którzy w kwestiach bezpieczeństwa wyrażali się prawie tak samo jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jak ta sytuacja wygląda właśnie z perspektywy mieszkańców Białostoczyzny? Z tym, że panie redaktorze, to jest tak, że oni często w sferze retoryki mają być może dużo dobrego do powiedzenia nawet, tak by się wydawało. Natomiast w sferze czynów, które są chyba ważniejsze dla polityka, jak i dla każdego człowieka, no głosują tak, jak im każą ich liderzy partyjni. I tutaj to, że nawet jakiś poseł z tamtej opozycji dzisiejszej ekipy rządzącej w studiu pana redaktora zdeklarowałby, że trzeba twardo bronić granicy. No cóż, szkoda tylko po tym, że ci sami posłowie, kiedy było na przykład głosowanie nad budową zapory na granicy z Białorusią, głosowali przeciwko tej zaporze. Nie było ich stać na to, żeby powiedzieć własnemu klubowi, słuchajcie, ja jestem stamtąd, znam lepiej kwestie bezpieczeństwa naszego i muszę głosować za. Nie, oni głosowali przeciwko. To, żeby była jasność. Pan Hołownia chociażby, dzisiejszy marszałek, który także przyjeżdża na Podlasie, kieruje się, że on tutaj jest stąd, że on tutaj rozumie te problemy. No, także przypominam, krytykował budowę zapory na granicy również. Więc z perspektywy naszej jako mieszkańców ta kwestia była absolutnie fundamentalna. Panie doktorze, tam dochodziło do takich scen, o których my też często może nie mówiliśmy publicznie, żeby tam nie straszyć i tak dalej. Już teraz sytuacja jest opanowana na szczęście, ale dochodziło do takich scen, w których naprawdę ta granica była szturmowana przez niezidentyfikowanych ludzi, gdzie na przykład ludzie na wsiach potrafili spotkać grupy kilkudziesięciu osób z Afryki Północnej na swoich ulicach. Tak? Takie sytuacje się działy w ulicy Podlaskim do momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wzięło sprawę bardzo twardo w swoje ręce, zbudowało zaporę i wysłaliśmy tam 10 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, uszczelniliśmy granicę i za to byliśmy paskudnie atakowani. Natomiast no to się na pewno nie przełożyło pozytywnie, bo ciężko mówić o pozytywnym momencie takiego ataku, ale na pewno mieszkańcy naszego regionu docenili tę politykę. No i przecież Prawo i Sprawiedliwość u nas przekroczyło bardzo mocno 40 kilka procent poparcia, no to pokazuje, że jednak taka polityka była doceniana. Jak będzie się rozwijać sytuacja wokół paktu migracyjnego? Zobaczymy. Tutaj cały czas przekonuje nas obecna koalicja rządząca, że przecież Komisja Europejska uwzględni to, że przyjęliśmy ileś set tysięcy, milionów uchodźców, prawdziwych uchodźców wojennych z Ukrainy, że przecież nie przydzielą nam uchodźców z innych rejonów świata. Czy tak będzie? Zobaczymy, poczekamy. Przejdźmy teraz do kwestii związanych z mediami, z tym, co dzieje się od środy, od zeszłego tygodnia, czyli pierwszy wariant przejęcia mediów, wejście tam no, trochę siłowo, który chyba nie wypalił i mamy wariant drugi od wczoraj, czyli likwidacja. Zobaczmy krótki materiał z ministrem Mariuszem Błaszczakiem. Jeśli te decyzje będą podjęte, oczywiście, jeśli państwo zechcą, poinformujemy państwa wszystkich. Mamy podejrzenie, że pana działania mają charakter pozorny. Dlatego pytam nie pana... Nie rozumiem, dlaczego ma pan podejrzenia o działaniach pozornych. Właśnie wnoszę na podstawie pana odpowiedzi na moje pytania. A więc dlatego zwracam się do pana jeszcze raz z pytaniem, jakie działania jako likwidator pan podejmie? Czy zamierza pan podjąć? Jeszcze raz panu mówię, że jeśli decyzje zostaną podjęte, a jesteśmy już po pierwszych spotkaniach i z szefem biura zarządu, i z szefem prawników, i z główną księgową, jesteśmy w trakcie podejmowania tych działań. Jeśli te działania będą podjęte,
Zostanie pan o tych działaniach poinformowany, jeśli tylko pan wyrazi na to chęć i ochotę. Jaki jest stan finansów Polskiego Radia? Bo takie działanie likwidacyjne, jak usłyszeliśmy i przeczytaliśmy w komunikacie pułkownika Sienkiewicza, zostały podjęte ze względu na trudną sytuację finansową. Jaka jest sytuacja finansowa Polskiego Radia? Więc jednym z elementów działania GIOTRA jest określenie tej sytuacji finansowej. Jeśli to zrobimy, to również przedstawimy panu te dokumenty, jeśli tylko wyrazi pan na to chęć i ochotę. W naszym przekonaniu nie ma przesłanek do tego, żeby stawiać w stan likwidacji Polskie Radio i inne spółki medialne. Jeśli będziemy poważnie traktowali komunikat ministra kultury, to w tym komunikacie jest stwierdzone, że jest to rezultatem trudnej sytuacji finansowej. Więc to jest nieprawda. W przypadku Polskiego Radia sytuacja finansowa, wszystko na to wskazuje, że jest dobra. Jeśli natomiast sytuacja finansowa byłaby zła, to nie ta formuła służy naprawie sytuacji finansowej. Nie stawianie Polskiego Radia w stan likwidacji, tylko spółki w stan upadłości. I o syndyku masy upadłościowej decyduje sąd, a nie minister kultury. Tutaj w tym pierwszym materiale, gdy minister Błaszczak prowadził rozmowę z osobą podającą się za likwidatora, doszło do takiej ciekawej sytuacji, którą młodzież określa słowem zonk, czyli powodem, jednym z powodów postawienia spółki w stan likwidacji jest jej zły stan finansowy. Pan minister Mariusz Błaszczak zadał pytanie likwidatorowi, jaki jest stan finansowy, a to wtedy musimy to zbadać i sprawdzimy. No i to nie jest pierwsza tego rodzaju sytuacja. Myśmy rozmawiali kilka dni temu z odwołanym przez pana ministra Sienkiewicza dyrektorem Zachęty, doktorem Januszem Janowskim, który mówił, że w jego przypadku również postawiono zupełnie absurdalne zarzuty, które nawet nigdy nie stykały się z rzeczywistością. Jak to skomentować? Znaczy, to pokazuje od początku do końca absurd i pewien bandytyzm tych działań, które obserwujemy. Ten bandytyzm został tak metaforycznie wyrażony poprzez wysłanie, nasłanie do mediów polskich, w których interwencją poselską przebywali parlamentarzyści wybrani w demokratycznych wyborach, wysłaniem jakichś panów w skórach, tak? Silnych panów. Silnych ludzi, tak? No i tak dalej. To jest standard raczej kojarzony chyba z Rosją bardziej niż z Europą, że przychodzą jacyś ludzie w jakieś agencji ochroniarskich i próbują gdzieś tam naciskać na parlamentarzystów, którzy mają poparcie społeczeństwa. Sytuacja zupełnie niespotykana i generalnie dzisiaj widzimy, że pan pułkownik Sienkiewicz podjął decyzję o tym, że czy on podjął, to Tusk podjął, tak? On nawet Tusk bardzo sprytnie to zrobił, bo obserwowałem jego konferencję prasową po Radzie Ministrów Bodaj i on wtedy wyszedł i powiedział, że on w sprawie TVP nic nie powie, ogłosi pan Sienkiewicz. Czyli po prostu do mokrej roboty wysyłamy kogoś innego. Dokładnie tak, umył rączki, ale nie pozwólmy mu tych rąk myć, bo to jest bardzo niedobry człowiek i to po prostu jego polecenia są realizowane dzisiaj. No i postawili nasze media polskie w stan likwidacji. Oni po prostu niszczą, panie redaktorze, dzisiaj te media, niszczą je. Po pierwsze widzimy, co się dzieje, wyłączono TVP Info, nie działają oddziały regionalne, tak jak powinny działać, nic się tam nie dzieje praktycznie. Reklamodawcy na pewno w tym momencie komercyjni uciekają z telewizji polskiej, to jest naturalne w takim procesie. To będzie powodowało odpływ środków, to będzie powodowało to, że myślę, że w ten że sposób ten stan będą finansowy te media rzeczywiście będzie zły. Ładnie i będą chcieli zniszczyć, no ku uciesze pewnie TVN-u, któremu w ten sposób może ktoś chce politycznie spłacić rachunek za bardzo wyraźne wsparcie w ostatnich latach i bardzo wyraźną, ostrą walkę z Prawem i Sprawiedliwością przecież, tak żeby to TVN partycypował w dużej mierze w tej likwidacji TVP jako poprzez przejmowanie widzów, chociaż to się moim zdaniem nie uda. Ja słyszę, że Telewizja Republika bardzo szybko rośnie i pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, to nas cieszy. Ale też musimy protestować, panie aktorze, tego ja też chciałbym jeszcze raz apelować do wszystkich, którzy nas oglądają, żebyśmy 11 stycznia spotkali się pod Sejmem w Warszawie na tym proteście, który organizujemy. To jest bardzo ważne, szanowni państwo, żeby pokazać, że także właśnie to oburza nas wszystkich i że nie pozwolimy ekipie obecnej, która tam będzie wtedy w tym Sejmie, na bezkarne niszczenie polskich mediów, bo nie będą musieli za to kiedyś odpowiedzieć, panie aktorze, to nie ulega w ogóle wątpliwości. Tutaj pojawiają się takie głosy i co ciekawe, nie tylko po stronie Prawa i Sprawiedliwości, no co wydaje się zrozumiałe, ale w takich sytuacjach
kilku moich znajomych dziennikarzy, publicystów o dużym stażu komentatorskim mówi, trzeba bardzo uważnie patrzeć, czytać, słuchać wypowiedzi tak zwanych symetrystów. Tak? Czyli generalnie tych, którzy sprzyjają tamtej stronie sceny politycznej, obecnie rządzącej, ale miewają pewne zastrzeżenia i miewają bardzo rozsądne refleksje nad rzeczywistością. No i tam takich głosów możemy sporo znaleźć, że owszem, należało przejąć media publiczne, należało je odebrać Prawu i Sprawiedliwości, ale nie w taki sposób, nie łamiąc prawo, bo to się niczym dobrym nie skończy. Jak pan uważa, jakie teraz scenariusze leżą na stole, w jaką stronę to się wszystko może dalej potoczyć? No, w takiej perspektywie krótkoterminowej to my na pewno po pierwsze będziemy działać prawnie. Wiem też, że legalnie funkcjonujące władze, na przykład Telewizji Polskiej, także rozważają podjęcie pewnych kroków prawnych. Wiem o tym, że szanowni państwo, absolutnie jest tak, że musimy czekać na rozstrzygnięcia sądowe. Jestem na przykład ciekawy, kto zostanie wpisany w KRS-ie finalnie, zobaczymy, jako legalnie urzędujący zarząd prezes. Natomiast absolutnie my w tym okresie krótkoterminowym pozostajemy jako Prawo i Sprawiedliwość w siedzibach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia. Pełnimy tam interwencje poselskie, sprawdzamy, co się dzieje. Absolutnie wbrew temu, co wylewa teraz propaganda na nas prorządowa. Nie atakujemy nikogo, nie utrudniamy nikomu pracy w żaden sposób. Natomiast po prostu pilnujemy sytuacji i czekamy na dalsze wyjaśnienia. Czekamy na 11 stycznia, kiedy spotkamy się wszyscy pod Sejmem. No i cóż, no będziemy obserwować, panie rektorze, natomiast absolutnie nie może być naszej zgody na proces niszczenia państwa, bo ja przypominam, że jeśli dzisiaj przymkniemy oko na to, co się dzieje z Telewizją Polską, z Polskim Radiem, za chwilę będą kolejne instytucje, panie rektorze, do zniszczenia. Chociażby Narodowy Bank Polski, któremu przecież niejednokrotnie grożono i panu prezesowi, tak, że przyjdą właśnie silni ludzie do NBP, mieli przyjść silni ludzie i tłumaczyć panu prezesowi, że nie jest prezesem, tak? Czyli też pewnie jakaś agencja ochrony miała wyprowadzić pana prezesa siłą stamtąd. No jeśli dzisiaj pozwolimy na to, żeby media publiczne były bezkarnie niszczone, to nas czeka katastrofa jako państwo polskie. Nie chodzi już o nas, jako tam o formację. O państwo polskie, tak? Które wszyscy jednak chcielibyśmy, żeby było silne. Ale ze strony osób związanych z obecnie rządzącą koalicją, a ściśle mówiąc raczej z tym obozem Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, płyną takie głosy, że owszem, to co teraz widzimy wokół mediów państwowych, mediów publicznych i innych instytucji jest działaniem na granicy prawa, jest przekraczaniem tej granicy prawa, ale jest to spowodowane stanem wyższej konieczności. Właśnie uzasadnia się to często koniecznością ratowania państwa, wręcz padają takie głosy, zniszczonego przez Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat i trudno w sytuacji nadzwyczajnej, potrzebne są nadzwyczajne środki. Tak się buduje tą argumentację. Tak, Donald Tusk, można sobie pożartować, że wchodzi w rolę kierownika szatni z Barei, Misia i mówi, nie mam pańskiego paszcza, co pan nam zrobić, bezczelnie w twarz patrząc, ale ja bym nie chciał trywalizować jednak, bo to jest poważna sprawa. I absolutnie wydaje mi się, panie rektorze, że to, że ktoś się nazywa Donald Tusk i ma poparcie np. niemieckich elit, to nie jest wyznacznikiem, że ma prawo do tego, żeby dowolnie definiować demokrację i być, nie wiem, właśnie taką żywą egzemplifikacją tejże demokracji. To demokracja polega na tym, że państwem zarządzają politycy wybierani przez społeczeństwo. Przypominam, że w ostatnich wyborach społeczeństwo jednak największy mandat z partii, które startowały, wyraziło dla Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście większość ustatowała się niestety inna, przeciwna nam, natomiast my absolutnie cieszymy się bardzo dużym poparciem społecznym i to w ramach demokracji właśnie Polacy pokazali, że ta linia jest dla nich akceptowalna, jest, oni ją popierają i nie można przekraczać prawa w żaden sposób, rządzić uchwałami państwem, co dzisiaj czynią, tak, pomijając ustawy. No to jest bezczelne łamanie prawa, ja zachodzę w głowę. Oczywiście ja się domyślam, że po stronie niestety prawników są także tacy, którzy chociażby byli na tej grupie Wejście, tak, słynnej już na WhatsAppie i będą im pomagać w tym nielegalnym procederze, ale jednak na samym końcu ktoś będzie musiał się podpisać pod tym, legitymizować to prawnie. No, zobaczymy, jak to zrobią, bo to będzie naprawdę trudne, żeby to zrobić. Mówimy tutaj o tym, co dzieje się wewnątrz Polski, głównie w Warszawie, ale wspomniał pan poseł także o ośrodkach regionalnych Telewizji Polskiej. Media są ważne także w kontekście bezpieczeństwa państwa, w ogóle bezpieczeństwa w stanach kryzysowych, w stanach wojny. Gdzieś ta wojna nad nami wisi. Drugi rok się kończy powoli wojny pełnoskalowej toczonej na Ukrainie. Mówi się o tym, że być może za kilka lat ta wojna zapuka rzeczywiście do naszej granicy. Oby nie.
Jak wygląda nasz stan przygotowań do ewentualnego odparcia agresji, jakiejkolwiek, czy pełnoskalowej, czy hybrydowej? Panie doktorze, Prawo i Sprawiedliwość, zwłaszcza po okresie inwazji pełnoskalowej rosyjskiej na Ukrainę, przygotowywało bardzo dynamicznie państwo polskie do takiego scenariusza. My o tym za często nie mówiliśmy publicznie, żeby niepotrzebnie też nie straszyć Polaków, dlatego że naszym obowiązkiem było pracować nad tym, żeby Polacy byli bezpieczni, a nie ich tam straszyć, tak? Gdzieś tam jakimiś złymi scenariuszami. Zaczęliśmy bardzo szybko modernizować polską armię, zwiększać ją, robić rekordowe zakupy. No przecież nie robiliśmy tego po to, żeby siebie samych zadowolić, tylko te szybkie zakupy na całym świecie no miały spowodować, że w szybkim tempie, w tej perspektywie, w której generalnie Rosja może nam zagrozić, wystawić armię zdolną do straszania. Dlatego, że jeśli chcemy uniknąć wojny, musimy być na nią gotowi. Jest tylko jeden zawsze scenariusz uniknięcia wojny. I zwłaszcza jeśli się cywilizuje, jeśli się sąsiaduje z taką cywilizacją jak rosyjska, turańska, różnie nazywana, która rozumie tylko i wyłącznie język siły tak naprawdę. Natomiast ja się dzisiaj obawiam o to, panie doktorze, mówię to z pełnym smutkiem. I jako parlamentarzysta, jako mieszkaniec Polski Wschodniej, dlatego że jeśli pan Donald Tusk dzisiaj zaczął swoje rządzenie od nie tylko niszczenia mediów narodowych, które są strategicznie ważne, ale również od tego, że już dzisiaj mu opowiada, że on nie wie, czy będą dowiezione zakupy, które Prawo i Sprawiedliwość zaczęło dokonać chociażby w Korei, to wysyła do Moskwy bardzo jasny sygnał, że niestety, ale ten proces uzbrajania Polski się właśnie kończy. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, panie doktorze. I spotkałem się z takimi opiniami, że to, iż tekę ministra obrony objął przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, należałoby jednak potraktować jako taki sygnał umiarkowanie, ale jednak optymistyczny. Posłowie PSL-u, których tutaj żeśmy gościli, no niejednokrotnie wypowiadali się w kwestiach bezpieczeństwa dość zdecydowanie. No pan może oczywiście powiedzieć, że co innego mówią, co innego działają, ale pod ustawą tą ważną o obronie państwa podpisali się wszyscy, głosowali wszyscy, więc być może nie jest aż tak źle. Panie rektorze, ja bym sobie życzył, żeby nie było źle. Ja nie życzę źle Polsce, bo to jest moja ojczyzna i nawet jeśli jest pod zarządem takich ludzi jak Tusk, no to chcę, żeby przez ten nieszczęsny okres, ale przeszła cało jako państwo, żebyśmy, jeśli jak wrócimy jako prawica do zarządzania krajem, przyjęli kraj w dobrym stanie i tego sobie wszyscy życzmy. Natomiast absolutnie my musimy podnosić dzisiaj, panie rektorze, larum. Pamiętajmy o tym, że minister obrony narodowej jest w pewien sposób zależny jednak chociażby od ministra finansów, który jest bezpośrednim człowiekiem Tuska. I nawet teoretycznie jeśli miałby dobrą wolę, no ale pan Domański bodaj może mu powiedzieć, no wiesz, no ja nie mam na to pieniędzy, sorry, tak, idź sobie tam do siebie i nie zwracaj mi głowy, bo mamy ważniejsze teraz wydatki niż twoje wojsko na przykład. Tak już mówiąc, parafrazując tak troszeczkę metaforą. No i szanowni państwo, ja się tego stanu po prostu obawiam. A poza tym, no mówmy to wprost, co się dzisiaj będzie działo z państwem polskim, to co się dzieje z państwem polskim, to także liderzy trzeciej drogi biorą za to odpowiedzialność. Oni nie mogą udawać, że nie biorą udziału w tym procesie, że są lepsi i tak dalej, tego, że doskonale było jasne i wiadome, że można było kontynuować zarządzanie państwem z Prawem i Sprawiedliwością i właśnie iść dalej tą drogą budowy silnego państwa. Wybrali opcję z panem Tuskiem. Jeśli pan Tusk dzisiaj to państwo będzie niszczył, oni będą w jego rządzie, będą za to współodpowiedzialni po prostu. Czy to, że trochę zniknęli przywódcy PSL-u, zwłaszcza wokół mediów w czasie tej wrzawy, awantury medialnej, może świadczyć o tym, że mają świadomość tego, o czym pan mówi? Bo nie widać liderów PSL-u teraz. Myślę, że mogą mieć tę świadomość oczywiście. Z tym, że pytanie, dlaczego zniknęli, czy zaczyna u nich ukołać jakaś refleksja, że może jednak droga, którą wybrali, niekoniecznie jest dobra dla Polski, w związku z powyższym trzeba byłoby to przemyśleć. Czy jest to czysto PR-owa zagrywka polegająca na tym, że nie chcemy się z tym sklejać, przeczekajmy to i tak dalej, i tak dalej. Ja natomiast swojego nastawienia proplatformerskiego, tak to powiedzmy kolokwialnie, nie zmienią na końcu. Więc zobaczymy, jaka będzie decyzja. Ja bym sobie życzył, żeby ta refleksja jednak nadeszła, bo no to nie są żarty, panie doktorze. Nie żyjemy w bezpiecznych czasach, tam jeszcze 15 lat temu. Ani w bezpiecznym miejscu, niestety, takim jak niestety, przywoływana niestety często przeze mnie Islandia czy Nowa Zelandia, która może sobie pozwolić. Czy Portugalia, która nie widziała zmian granic od kilkuset lat. Rzeczywiście. Pan Bóg zrobił nam pewnego psikusa, umieszczając nas w tym miejscu na mapie. To są pewne szanse, ale też są pewne zagrożenia. Wspominał pan o obniżeniu wydatków przewidywanych, bo wciąż jeszcze nie wiemy. Natomiast ciekawe są też kwestie związane z zmianami ewentualnymi strukturalnymi. Pamiętamy, jak tworzone były wojska obrony terytorialnej, jak brzydko mówiąc wieszano na tych wojskach obrony terytorialnej psy. Ja pamiętam dokładnie, jak nazywano je
bojówkami Macierewicza, tak. Pierwsza wersja. Przez te kilka lat istnienia Wojska Obrony Terytorialnej udowodniły swoją przydatność. Na razie w stanie pokoju. Jest mnóstwo chętnych, tworzone są wciąż nowe bataliony, nowe brygady. Ale wiemy, że w ramach Platformy Obywatelskiej też podnoszą się głosy, że warto coś z tym zrobić. Jak pan sądzi, jakie będą losy takich właśnie formacji jak Wojska Obrony Terytorialnej, jak inne formacje mundurowe? Panie aktorze, wojna na Ukrainie bardzo jasno pokazała, że twierdzenia, pamiętamy wszyscy sprzed 2, 3, 4 lat, że wojna, dzisiejsze pole walki, teatr wojny będzie zupełnie inny, że będą tylko roboty, drony, mały udział. I one są. I ludzi i tak dalej. One są, ale ciągle jednak masy wojska mają wielkie znaczenie. O tym ostatnio mówił chociażby prezydent Zełenski, który przecież mówił... 400 tysięcy ludzi zamierzają powołać. Spójrzmy, jakie to są liczby, panie aktorze, tak? 400 tysięcy. Rosja ma rezerwy wielomilionowe notabene, tak? I ciągle te masy wojska są bardzo ważne. Jeśli rząd obecny pana Tuska wpadłby na pomysł likwidacji WOT-u albo jakiegoś takiego zagłodzenia tego WOT-u, mogą to robić w inny sposób, niszczyć teren, to będzie samobójstwo. W sensie takim Polska musi mieć rezerwy. Musi mieć także obronę terytorialną, bo absolutnie w razie jakiegoś pełnoskalowego konfliktu to, co mamy dzisiaj, to będzie za mało. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość zaczęło budować 300-tysięczną armię. Jeśli oni z tych liczb zaczną schodzić, jeśli zaczną dalej dezawuować ludzi, którzy nakładając na głowę czapkę z orłem i przysięgają wierność Rzeczypospolitej, oni będą dezawuowani, wyśmiewani, no to będzie bardzo źle, panie aktorze. No tak, ale z samego narzekania nic pozytywnego nie wyniknie. Oglądają nas w tej chwili wielkie rzesze Polaków, tutaj przypominamy, wzrosła bardzo oglądalność telewizji Republika. Ja dziękuję wszystkim naszym widzom i zwłaszcza tym nowym widzom, którzy dołączyli do naszych programów od zeszłego tygodnia. Ale pytanie, co możemy robić jako Polacy na tym niższym poziomie, by zwiększać swoją obronność? Pewnych rzeczy być może władza za nas nie będzie chciała zrobić, nie będzie mogła. Co możemy robić na tym poziomie obywatelskim? Na pewno ja zachęcam do tego, żeby zgłaszać się i do Wojska Polskiego, i do Wojsk Obrony Terytorialnej, jeśli osoby mają już inne zatrudnienie. Wiele nowych jednostek jest powoływanych. Wiem, że są możliwości, żeby do wojska wstąpić, ale także do WOT-u, przypominam. Na pewno zawsze warto jakkolwiek się przeszkolić, ale także warto, panie rektorze, myślę, chociażby wziąć udział w wyborach samorządowych, które przed nami. Nie tylko jako wyborcy, ja tutaj oczywiście będę bardzo mocno zachęcał, żeby na Prawo i Sprawiedliwość głosować, ale także w ramach chociażby Prawa i Sprawiedliwości spróbować także wystartować w tych wyborach, tak? Na pewno oglądają nas nasi sympatycy na lokalnych samorządowców i także potem przez ten samorząd wpływać na bezpieczeństwo, naciskać na rząd centralny, żeby właśnie blokował nowe jednostki, budował je u nas, tak? Oddawać chociażby ziemię pod budowę nowych jednostek. Takie rzeczy także my robiliśmy, dlatego mówię o takich praktycznych działaniach, kiedy zarządzaliśmy krajem. No i cóż, i bardzo mocno być aktywną obywatelsko, ale także wywierać chociażby w przestrzeni publicznej presję na rząd obecny. To jest bardzo ważne, to, że ja wiem, że po prostu polityka polega na tym, że są regularnie chociażby robione badania opinii publicznej. Jeśli z tych badań, jeśli protesty ulicy będą widoczne, jeśli będzie wynikało, że naród domaga się zwiększenia naszego bezpieczeństwa, że się sprzeciwia polityce rozbrajania, co może zapowiedzieć niestety nowy rząd, to myślę, że wtedy jest duża szansa na to, że będą się bali to zrobić. Bardzo dziękuję, panie pośle, za wizytę w naszej stacji. Dziękuję za rozmowę. Kłaniam się. Dziękuję. Państwu raz jeszcze dziękuję za wsparcie, którego nam państwo udzielacie, między innymi poprzez wpłaty. My podajemy cały czas numer konta. Ten numer jest dostępny na naszej stronie. Możecie państwo nas oglądać na kanale YouTube. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Możecie państwo oglądać te filmy w każdym miejscu na kuli ziemskiej, o każdej porze. Dziękuję. Wracamy po przerwie z kolejnymi rozmowami, z kolejnymi informacjami.